Teraz jest z nami pierwszy gość Radia Wnet. Jest nim dr Jarosław Sachajko, poseł Kukiz 15. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Kukiz 15, demokracja bezpośrednia. Dokładnie tak. Panie pośle, zacznijmy może od wtorkowej debaty w Parlamencie Europejskim. Pan zapewne ją także bacznie obserwował. Jakie są te pierwsze refleksje? Może zapytam o przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego. Czy on przekonał pana do racji polskiego rządu w tym sporze? Czy uważa pan, że to przemówienie było dobre? Czy ten głos Polski wybrzmiał wystarczająco? Panie redaktor, przemówienie rzeczywiście było bardzo dobre i zachęcam wszystkich, aby się z nim zapoznali. Ono jest dostępne na stronach KPRM-u w internecie, łatwo znaleźć, a szczególnie zachęcam tych, którzy przeciwników tego, o czym w tej chwili mówimy, tych, którzy uważają, że nie powinniśmy się sprzeciwiać temu rozszerzaniu poza traktatowemu rozszerzaniu kompetencji, czy to Komisji, czy to TSUE, bo chodzi o to, żeby rozmawiać na argumenty. I to przemówienie pana prezydenta, pomimo tego, że było dwukrotnie przerywane i nie pozwolono panu prezydentowi, czy utrudniano wygłoszenie całego tego przemówienia, ono było naprawdę rewelacyjne. Ono było zbudowane tak jak bardzo dobry wykład akademicki, wyjątkowo merytoryczne, zaznaczone na początku, o czym będzie mowa, tam było 5 punktów. Jednym z tych punktów było wyjaśnienie tego, czym jest ten wyrok, co w tym wyroku jest zawarte, bo tutaj cały czas opozycja totalna, przepraszam, że to tak używam tego sloganu, który już może niektórym się osłuchał, ale no inaczej tego nie można nazwać, bo pan premier dokładnie powiedział, że nie wymawiamy traktatów, my tylko się nie zgadzamy przed nadinterpretacją tego, co w tych traktatach jest napisane. I ja dzisiaj rano na jednym z portali czytałem właśnie wypowiedź niemieckich prawników, którzy powiedzieli, że to, o czym mówił pan prezydent, to jest prawda. To jest i że mamy jak najbardziej rację. Tylko no, co mogę powiedzieć w kolejnej myśli? No, to, co było wczoraj w parlamencie, pokazuje, że Parlament Europejski to jest jeszcze większy teatr niż jest w Polsce. Bo jakby tam pan prezydent, nie, pan premier, przepraszam, nie przemawiał, to takie same byśmy słyszeli, niemerytoryczne ataki na Polskę. Zupełnie nikt się nie odniósł do tego bardzo merytorycznego wystąpienia, tylko ogólne hasła, a najbardziej mnie bolało, że właśnie takie ogólne hasła uderzające w Polskę mówili polscy europarlamentarzyści. Ja rozumiem, że oni politycznie chcą coś ugrać, no ale nie mogą na arenie międzynarodowej mówić nieprawdy i ugrywać te ewentualne punkty, chociaż mam nadzieję, że to zadziała odwrotnie, jeżeli no właśnie to, o co prosiłem, przeciwnicy przeczytają to, co mówił tam w Europarlamencie nasz premier, bo to było niepodważalne, co on powiedział. Tam naprawdę nie było z czym dyskutować, może dlatego nie było odniesień do tego przemówienia. Aczkolwiek, znowu kolejna rzecz mnie bardzo pocieszająca, usłyszałem dużo głosów, nawet się nie spodziewałem, że tak dużo tych głosów będzie, czy z Francji, Chorwacji, Litwy, no z wielu, wielu państw parlamentarzystów, którzy właśnie mówili, że Polska idzie w dobrym kierunku i należy rozpocząć jednak naprawdę rzeczową debatę, bo tutaj próbuje się pozatraktatowo robić z Unii Europejskiej taki drugi Związek Radziecki albo drugą Jugosławię i wiemy, czym się skończyło jedno i drugie. No, wielką tragedią ludzi, zacofaniem ludzi, zacofaniem gospodarczym i społecznym rozwoju tamtejszych społeczeństw, które zostały właśnie w ten sposób, miały się w ten sposób rozwijać. To dobrze, że takie głosy wsparcia też się pojawiają, jednak jak spojrzymy na rozkład tych głosów, to te główne grupy, chociażby można spojrzeć na to dzisiejsze głosowanie, jego wynik poznamy o godzinie 16:30, ale już teraz możemy się spodziewać, że ten projekt przygotowany przez ludowców, zielonych, lewicę, liberałów zostanie przegłosowany i to będzie kolejnym krokiem do przynajmniej zamrożenia, jeżeli nie kompletnego wstrzymania tych pieniędzy dla Polski. No i pytanie, czy to jest też wszystko dobrze przemyślane
przez tutaj no, mogę zapytać o rząd Prawa i Sprawiedliwości, to może nie jest pytanie konkretnie do pana, ale pojawiają się też takie głosy, że PiS może bardzo dużo na tym przegrać. Myślę, że jednak bardzo dużo na tym zyska, bo tak naprawdę to już jest ostatnia chwila, żeby przyszło jakieś opamiętanie i refleksja nad tym, co się dzieje w Unii Europejskiej. Unia Europejska jest w gigantycznej stagnacji. W gigantycznej stagnacji pomimo tego, że co chwilę obiecuje, że będzie inaczej, bo co chwilę są jakieś tam projekty, że my już dogonimy Stany Zjednoczone pod względem innowacyjności i rozwoju. A tak naprawdę Unia Europejska wycofuje się, prześcigają, jeżeli patrzymy procentowo na rozwój nas Chiny, prześcigają nas Indie, no nie wspominając o Stanach Zjednoczonych. Więc to są główne problemy, które w tej chwili powinny trapić europarlamentarzystów. Problemem jest to, że w Unii Europejskiej nie było ekonomistów czy ekspertów, którzy by głośno krzyczeli, przewidzieli to, co się w tej chwili zdarzyło, czyli ten gigantyczny wzrost cen, właśnie spowodowany tym, że tutaj mamy jakieś dziwne, nie wiem, szantaże czy zabiegi Rosji w związku z Nord Stream 2 i znaczącym wzrostem cen energii. Nie rozmawia się o tym, że no, ze względu na to, że tak wyglądało dzisiaj w tym roku lato, a właściwie większość roku, odnawialne źródła energii właśnie w postaci wiatru i słońca, no nie sprawdziły się. I o tym się po prostu dalej nie rozmawia, tylko rozmawia się o ideologii. Bardzo był jeden z punktów ciekawych, o którym mówił pan premier, o tym, że właśnie powinniśmy się różnić. Właśnie w tym, i to trzeba zrozumieć, że właśnie dzięki temu, że Stany Zjednoczone bardzo różniły się, czyli poszczególne Stany bardzo różniły się pomiędzy sobą, to była taka zdrowa rywalizacja pomiędzy poszczególnymi Stanami i dlatego Stany jako całość się bardzo dobrze rozwijały. A u nas mamy takie, przepraszam, no sowieckie podejście. Za chwilę zobaczymy, że na każdym produkcie, tak jak w Związku Radzieckim, nawet na nożu była wybita cena i tyle to coś ma wszystko kosztować. I u nas taką absurdalną unifikację się robi. I kolejna rzecz. No tutaj był krzyk o jakiejś mitycznej praworządności, podważano wprost nasz Trybunał Konstytucyjny. Ja się obawiam, że to jest taka przygrywka do tego, co już się stało w Unii Europejskiej wiele lat temu, czyli próba podmiany rządu. No we Francji, przepraszam, we Włoszech rząd Berlusconiego po prostu upadł, bo nie pasował właśnie Komisji Europejskiej. I to jest próba właśnie takiego znowu wymuszenia, tak jak i we Włoszech, ekonomicznego zmiany rządu. Tylko i to by to jesteśmy w dużo lepszej sytuacji niż wówczas były Włochy, bo nasze zadłużenie jest dużo mniejsze. Poza tym no, z całym szacunkiem dla Włochów uważam, że jesteśmy dużo bardziej pracowitym i zaradnym narodem, więc sobie poradzimy. Tylko czy na pewno ci zapatrzeni w siebie eurokraci chcą rozwalić ten projekt, który 70 lat temu został zainicjowany? No, i o tym też premier mówił, żeby nie psuć Unii Europejskiej. Rozmawiajmy o jej kształcie. Rozmawiajmy o tym, w którym kierunku ona powinna się rozwijać, no ale nie wymuszajmy na poszczególnych państwach jakiejkolwiek takich bandyckich, przepraszam, zmian, bo to, co się w tej chwili dzieje, to jest po prostu bandyckie wymuszenie i zrobienie bałaganu w polskim sądownictwie. I znowu kolejna rzecz, że albo oni sobie nie zdają sprawy z tego, ci nasi europarlamentarzyści, a również nasza opozycja lokalna, że jeżeli się pozbędziemy w tej chwili tych praw, pozwolimy na to, żeby prawa unijne były ponad naszą konstytucją, pozwolimy na to, żeby nasi sędziowie orzekali ponad konstytucją oraz niezgodnie z prawem, który parlament w Polsce, parlament uchwali w tym zakresie, w którym do tego jest uprawniony, to za chwilę się okaże, że no, nie wiem, będzie trzeba jedną czy drugą elektrownię wyłączyć, bo ktoś akurat pomyśli, że w Polsce elektrownie na węgiel brunatny nie mogą pracować, ale w Czechach i w Niemczech jak najbardziej mogą pracować, że my nie możemy dbać o naszą puszczę
ale Niemcy mogli wyciąć las pierwotny, bo oni potrzebowali dostać się do węgla brunatnego. I takich Panie pośle, i wszystko to, o czym pan teraz tutaj powiedział, może być też odpowiedzią na te pytania dotyczące zachowania także naszej opozycji i części naszych europosłów, no, którzy de facto teraz występują przeciwko interesowi państwa, ale może właśnie widzą w tym jakąś szansę, skoro takie rządy już były usuwane, zastępowane innymi, to też trzeba wziąć pod uwagę to, że po prostu nie każdy się kieruje tylko jakimś patriotycznym zewem i interesem Polski, tylko po prostu jakimiś swoimi interesami. Bardzo dziękuję za ten komentarz. Gościem Radia Wnet był poseł Kukiz15, Demokracja Bezpośrednia, dr Jarosław Sachajko. Dziękuję. Dziękuję również, pozdrawiam.